Wiadomości z Małopolski. W Zakopanem odbyła się uroczystość otwarcia nowego skrzydła Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc Odrodzenie imienia Klary Jelskiej. Nowe skrzydło powstało dzięki wsparciu finansowemu województwa małopolskiego. Doszliśmy do takiego wspólnego przekonania z władzami powiatu taczeńskiego, że dla tego szpitala będzie jednak lepszym rozwiązaniem, kiedy organem prowadzącym będzie samorząd województwa małopolskiego. No, siłą rzeczy to jest większy organizm, większe budżety, większe możliwości finansowe i tak dalej. Dofinansowaliśmy blisko 19 milionami no właśnie tą inwestycję, którą dzisiaj otwieramy, to dodatkowe skrzydło, które naprawdę poprawi warunki, szczególnie dla pacjentów, bo tutaj będą przede wszystkim łóżka dla pacjentów no, w komfortowych, wymarzonych warunkach. To, co zyskujemy teraz, to jest lepsza infrastruktura, dlatego że to jest przedwojenne sanatorium. No, ono nie było przez dekady remontowane i te warunki, które kiedyś no, były takie wszędzie, no a teraz szpitale są lepsze, ładniejsze, nowocześniejsze. No, myśmy mieli doskonałą kadrę zawsze, ale infrastruktura zawsze kulała. No a teraz dzięki tej inwestycji mamy dobre warunki dla pacjentów. Podczas uroczystości otwarcia nowego skrzydła szpitala marszałek Witold Kozłowski zapewnił, że zarząd województwa pokryje koszty zakupu tomografu komputerowego w wysokości 5 milionów złotych. Podjęliśmy decyzję o tym, że pokryjemy w 100% zakup super nowoczesnego tomografu komputerowego, który na pewno też pomoże w diagnostyce tych różnych schorzeń, którymi szpital się zajmuje. Mam nadzieję, że ten tomograf naprawdę będzie bardzo pomocny w diagnozowaniu chorób, zwłaszcza, że tu są leczone choroby, które są chorobami naprawdę bardzo ciężkimi.